Dzień dobry. Nazywam się Paweł Kajfasz. Jestem pracownikiem działu archeologii i rezerwatów. I chciałem dzisiaj Państwu opowiedzieć o najstarszych dziejach Wawelu związanych z epoką kamienia. Otóż, żeby rozpocząć naszą opowieść, musimy się cofnąć co tysięcy lat wstecz. Dla większości z nas jest to okres czasu dosyć abstrakcyjny, dlatego aby zobrazować Państwu, jak daleko musimy się cofnąć, wyobraźmy sobie, że przedstawiony na tej łacie 1-centymetrowy odcinek to jest 1000 lat, a my musimy się cofnąć aż tutaj. Otóż 100 tysięcy lat temu mamy okres, w który w archeologii nazywamy epoką paleolitu środkowego. Wygląd wzgórza Wawelskiego nieco różnił się w tym okresie od tego, co widzimy obecnie. Było to wzgórze niepokryte żadnymi nawarstwieniami, czyli odsłonięta skała wapienna. Przepływająca obok Wisła dno znajdowało się 10 metrów wyżej i rozlewało się po okolicy, nie płynęło jednym korytem, tworząc krajobraz, można powiedzieć, wyspowy. Był to okres na pewno chłodniejszy. Średnie temperatury roczne wynosiły około 0 stopni, czyli mniej więcej 9 stopni mniej niż mamy obecnie. Pierwsi osadnicy na terenie wzgórza to byli ludzie neandertalczycy, nasi krewni, można powiedzieć. Najstarsze znaleziska pozostałości i działalności na wzgórzu Wawelskim to są narzędzia krzemienne, takie jak tego typu. Ostrza o kształcie migdałowatym, liściowatym. Zostały odnalezione one w większości przypadków na terenie dziedzińca arkadowego, tak zwanych lejach krasowych, do których dostały się wskutek działalności płynących tutaj później wód. Wnikliwa analiza materiału zabytkowego pozwoliła na określenie czasu, w którym one zostały wytworzone właśnie na ten okres około 100 tysięcy lat temu. Następnie w dziejach wzgórza mamy okres paleolitu górnego, czyli jest to mniej więcej 30 tysięcy lat temu. Na teren wzgórza Wawelskiego przybywają pierwsze gromady ludzkie związane już z człowiekiem współczesnym, czyli Homo sapiens, które przynoszą nową technologię produkcji narzędzi krzemiennych. Niestety wszystkie zabytki, zarówno z paleolitu środkowego, jak i górnego, odnajdujemy na tak zwanym wtórnym złożu. Nie mamy warstw związanych z działalnością człowieka w tym okresie, natomiast na podstawie analogii stanowisk datowanych podobnie do tych zabytków, jakie mamy z terenu wzgórza Wawelskiego, możemy się domyślać, że gromady ludzkie przebywające na teren Wawelu to byli myśliwi, którzy przybywali tutaj, a narzędzia krzemienne, którymi się posługiwali, służyły do polowań oraz do oporządzania zwierzyny. Ale żeby takie narzędzia mogli wykorzystać, musieli je najpierw wykonać. Na podstawie znalezisk, jakie mamy z terenu wzgórza Wawelskiego, wiemy, że przynajmniej część narzędzi została wytworzona tutaj na miejscu, ponieważ mamy tutaj zarówno półsurowce krzemienne, jak i rdzenie, z których rekonstrukcji możemy wywnioskować, że działały tutaj pierwsze zakłady krzemieniarskie na Wawelu. Następnym okresem w epoce kamienia, jaki rejestrujemy na terenie wzgórza Wawelskiego, to jest okres neolitu. Mamy już około 5000 lat przed naszą erą. I ponownie, jak w poprzednich okresach, wszystkie odnalezione zabytki z tego czasu na terenie wzgórza Wawelskiego są odnajdywane na wtórnym złożu. Nie mamy nawarstwień. Jest to okres ciekawy, ponieważ pierwsi osadnicy, którzy tutaj przybyli, są to gromady ludzkie związane już z trybem osiadłym, nie wędrownym, jak było to wcześniej. Czyli mamy przesłanki do tego, aby przypuszczać, że przynajmniej część grup tutaj przybywających była tutaj na dłuższy okres czasu. Z tego okresu mamy nieliczne znaleziska krzemienne w postaci wiórów, które stanowią nową technologię wytwórczą, jaka była w tym okresie dominująca. Mamy też pierwsze znaleziska fragmentów ceramiki naczyniowej, które są najstarszymi glinianymi zabytkami z terenu wzgórza Wawelskiego.